Witam Cię w kolejnym odcinku. Wczoraj dzwonił do mnie chłopak, że ma pewien problem z dziewczyną, więc się przeanalizujemy tą sytuację, dowiesz się co takiego źle zrobił, co mógł naprawić i jak właśnie działać z kobietami, tak żeby mieć efekty. Także jeśli ten film Ci się podoba, temat Ci się podoba, zasubskrybuj kanał i już lecimy z nowym materiałem, gdzie opowiem Ci właśnie co takiego należy robić w związku, w relacji, żeby tej relacji po prostu nie zepsuć. Wczoraj około godziny 21 dzwoni do mnie chłopak, mówi, że 2-3 miesiące spotykał się z dziewczyną. Wszystko było idealnie: emocje, łóżkowe sprawy, dogadywanie się, nie było żadnych najmniejszych problemów. Nawet powiedział tej dziewczynie, że ją kocha, ona się uśmiechnęła, jednak tego nie odzajemniła i od tej pory zaczęły się same problemy. Co takiego się stało? No, ona poszła któregoś razu tam na imprezę, swochowała się na niego. On na drugi dzień dzwoni do niej, jak się czuje, ona, że co go to obchodzi, on dalej drąży temat, może byśmy porozmawiali, ona mówi, że jej się nie chce. Następnie gdzieś tam potem ją spotkał na mieście, znowu chciał zagadać, ona znowu go zaczęła olewać. I tak naprawdę dziewczyna napisała mu potem SMS-a: Wiesz my, w sumie do siebie nie pasujemy, ja chyba nie czuję tego co ty, może nie powinniśmy się spotykać. Ją załamany do mnie dzwoni, co takiego się stało? Więc tutaj ci wyjaśnię, co takiego się stało i jakie błędy właśnie popełnił. Przede wszystkim zobacz, pierwszy powiedział tej dziewczynie, kocham cię, kiedy ona wystarczająco jeszcze tego nie czuła. To jest podstawowy błąd, jeśli kobieta nie zainwestowała. A ty od razu uwalniasz te własne emocje, chociaż ona nie jest pewna, co do ciebie czuje, to możesz bardzo dużo na tym stracić, tak? Oczywiście nie zawsze tak może być, bo czasami dziewczyna też może się zakochać, pod wpływem tego, że mówisz jej, kocham cię, ale wtedy ten poziom tych pozytywnych emocji musi być na bardzo wysokim poziomie. Co się dalej stało? Ona powiedziała mu, że ma tego focha, czy strzelała focha. On zaczął z nią dyskutować, czyli zaczął ją nagradzać za tego focha, tak? Zaczął rozwiązywać jej problemy logiczne. Zaczął jej pomagać, chciał jej pomóc, chciał jej doradzić, chciał jej pożyczyć pieniądze. Więc to są te wszystkie rzeczy, których nie powinien robić. Przy pierwszej sytuacji, gdzie ona właśnie strzela focha, on powinien nauczyć ją szacunku, powinien nie odpisać na jego smsa. Powinien poczekać, aż ona sama się zamartwi o jego zainteresowanie i pokazać przynajmniej to mniejsze zaangażowanie, żeby dziewczyna widziała, że ona coś musi robić, że on wcale nie jest taki super dostępny. I oczywiście on tego nie robił, on chciał z nią rozmawiać, dyskutować, co prowadzi donikąd, tak? Kobiety nie są logiczne, tak jak zawsze to powtarzam. Więc widzisz, sytuacja mogłaby się na początku wydawać idealna, no bo dwa miesiące, emocje, wszystko super. I nagle taka po prostu akcja, nie wiadomo skąd. Ale właśnie dlatego stąd ta akcja była, że on nie potrafił też stosować tych tutaj negatywnych emocji, żeby dziewczyna trochę potęskniła, pożaliła się koleżance, że tutaj on może od niej odejść. Wtedy na pewno ta cała sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Także warto spojrzeć też na to od tej strony. Poza tym, jaki błąd on tu jeszcze popełnił, tak? Ona narzekała mu w trakcie tej relacji, że za mało się spotykają. Z powodu właśnie tutaj, tej całej kwarantanny, on zamiast jej powiedzieć. No niestety tak wyszło, czy w ogóle pokazać jej, że nie ma do tego jakiegoś stosunku takiego, że musi się tłumaczyć, to zaczął się znowu tłumaczyć, tak? Zaczął jej mówić, ale to niedługo minie, nic się nie martw, ja się bardziej postaram. Znowu dziewczyna zaczęła gorzej reagować, więc masz tutaj co najmniej kilka przykładów, gdzie Ci to pokazałem, w jaki sposób nie należy zachowywać się w relacji, w związku. Dlaczego? No bo dziewczyna będzie bardziej rozkapryszona, gniewna, być może nawet będzie rzucać Ci irracjonalne argumenty, że Ty się nie starasz... Chociaż się starałeś, i ty się będziesz zastanawiał, co ja takiego zrobiłem źle. No właśnie to zrobiłeś źle, że chcesz jej pomagać, chcesz się uczyć tego, co jest dla niej dobre, chcesz rozwiązywać jej problemy psychiczne, chcesz wchodzić w jej psychikę i znaleźć jakieś logiczne rozwiązanie. U kobiet niestety to nie działa. Im bardziej będziesz miał takie nastawienie, że jesteś dobrym chłopakiem, który właśnie chce z nią pogadać, wszystko zmienić, tym częściej dziewczyna cię będzie olewać, być może nawet zostawiać. Dlatego warto też zawsze dziewczynie na początku pokazać, że jak ona mówi coś nieprzyjemnego, strzela ci focha, to ty też trzymasz dystans, zmniejszasz swoje zaangażowanie w relacje, nawet nie musisz jej tutaj opieprzać. Ale wystarczy zmniejszyć to zaangażowanie. I często to pokaże dziewczynie, że ty nie jesteś potrzebujący, że ona musi też trochę zadbać o twoje tutaj, właśnie to zaangażowanie, i będzie zupełnie inaczej. Natomiast jeśli ty w sytuacji, gdzie ona tak naprawdę, mówiąc w metaforze, daje ci liścia w twarz, czy mówi to już koniec, ty za nią gonisz, tak jak mówiłem ostatnio, tak? Wydzwaniasz, próbujesz dyskutować, ty robisz zupełnie coś odwrotnego i w rezultacie tracisz to zainteresowanie dziewczyny. Także zwróć uwagę, że tutaj tak naprawdę chodzi o grę emocji. Bo im bardziej jesteś tak naprawdę wyzbyty z emocji, spotykasz się z dziewczyną i ona mówi coś niefajnego, a Ty już w ogóle przestajesz do niej pisać albo mniej piszesz, to ta kobieta się uczy, że jesteś facetem, z którym się trzeba liczyć i po prostu też uczy się szacunku do Ciebie. Widzisz, problem polega na tym, że jak trafisz na piękną dziewczynę, to łatwo się mówi, trudniej się stosuje, bo wybaczasz jej te wszystkie błędy na początku, wybaczasz jej to, że ona wstaje w nocy, jak śpi z Tobą i rano zaświeca światło, wybaczasz jej to, że zbyt długo suszy. Czy włosy kiedy ma wyjść do pracy od Ciebie z mieszkania czy od niej, to wszystko je wybaczasz a potem te wszystkie negatywne zachowania kobiet się nawarstwiają i w rezultacie kiedy Ty jej nie uczysz od początku co jej wolno, a co nie tworzysz z kobiety, tak jak mówiłem ostatnio potworka, który robi z Tobą to, co jej się żywnie podoba Także zwróć na to uwagę: nie powinieneś być facetem, który toleruje tego typu zachowania, bądź maksymalnie wymagający od samego początku. Kobiety takie są: jeśli nie spełniasz oczekiwań dziewczyny, nie pocałowałeś się wystarczająco szybko, powiedziałeś jej coś, co jej nie pasuje, to kobieta na początku traci zainteresowanie, od razu cię szkoli, co jej się nie podoba. I dużo kobiet ma takie nastawienie, bo wie, że jest atrakcyjna, że jest świadoma tego, że facet też powinien o nią tutaj zabiegać, żeby spełnić jej postulaty, warunki odnośnie relacji. I ty też tak możesz, i nawet powinieneś tak się zachować od samego początku. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o skrajności, żeby dziewczynie powiedzieć coś wulgarnego, żeby zachowywać się hamsko. Chodzi o to, żeby traktować to po prostu na zdrowy rozum, rozsądnie. I kiedy faktycznie dziewczyna zachowuje się nieprzyjemnie, to ty robisz krok do tyłu. Tak, żeby ona więcej zainwestowała. To ją wtedy nauczy, żeby tak nie robić. Dzięki za uwagę. Jeśli film się podoba, zostaw łapkę do góry. Więcej tego typu metod, jak sobie radzić w relacji, w związku, na różnego rodzaju przykładach, znajdziesz w moim najnowszym kursie wideo Mistrz Emocji 3. Tutaj możesz sobie zobaczyć cały ten materiał przygotowuję dla was najnowszy materiał jak napisać do dziewczyny, ponieważ teraz jest sytuacja taka jaka jest, siedzicie w domu, to w tym materiale właśnie pokażę jak pisać do dziewczyn na portalach randkowych w internecie, jak nawiązać kontakt pisząc, zwiększyć to zainteresowanie. Bardzo konkretne metody podaję, yy, różnego rodzaju wyrażenia, słowa, przykłady, czysta wartość. Nie wiem kiedy uda mi się ten materiał nagrać. Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu będzie gotowy, także jeśli Cię to interesuje, teraz siedzisz w domu, nie wiesz jak do dziewczyn pisać, jak odzyskiwać ich zainteresowanie, jak napisać do jakiejś dziewczyny, ją zaciekawić, utrzymać to zainteresowanie, jeśli jesteś w dłuższej relacji, czy w relacji takiej, że jesteś z dziewczyną na odległość, kiedy się nie spotykasz, to ten kurs naprawdę bardzo Ci może pomóc, bo tam właśnie pokazuje metody, jak utrzymać to zainteresowanie dziewczyny, kiedy piszesz i jak się po prostu potem z tą dziewczyną umówić, tak żeby ona angażowała się w całą znajomość. Tutaj się zapisz, jeśli chcesz odebrać ten materiał, zobaczyć, dostaniesz powiadomienie. No i oczywiście polecam oglądać te materiały, bo tutaj będzie dużo więcej treści na ten temat. Też będę podawał premierę tego materiału, datę premiery, kiedy to już wejdzie tak naprawdę do pobrania. I myślę, że ty powinieneś to zobaczyć, bo jestem przekonany, że ta wiedza zmieni twoje życie. Dzięki i oczywiście polecam inne moje filmy. Jeśli te materiały ci się podobają, pokaż znajomemu koledze. Być może potrzebuje tego typu pomocy, a tutaj na tym kanale jest dużo wartościowej treści, która pomaga, rozwija facetów i też uczy ich, jak budować wartościowe relacje z dziewczynami. Dzięki i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!